się do parkowania równoległego. Z prawej strony wjazd tyłem, przypominam, wyjazd przodem. Również trzeba pamiętać o kierunkowskazie. Ważne tutaj jest, aby nabrać odpowiedniego kąta. I widać, że ten odpowiedni kąt mniej więcej jest prawidłowy. Także nie powinno być problemu z zaparkowaniem. W jaki sposób ustalamy ten odpowiedni kąt? To myślę, że każdy instruktor wie i Wam powie w trakcie szkolenia. Przypominam, że w trakcie tego parkowania obrys może wyjechać w trakcie parkowania poza linię. Po zaparkowaniu musimy być obrysem. No i bardzo ładnie zaparkował. Tak. I popatrzcie na kierunkowskaz. Zaczął od kierunkowskazu, wyjeżdża. Parkowanie równoległe z prawej strony, wjazd tyłem, wyjazd przodem. Parkowanie równoległe z prawej strony, wjazd tyłem, wyjazd przodem. Zwracam uwagę na to, żebyście w trakcie tego parkowania w odpowiednim momencie rozpoczęli nabieranie kąta. No i ten kąt musi być odpowiedni. O, mniej więcej tak jak tutaj widzimy. Od czego to zależy? No to się albo domyślimy, albo instruktor nam podpowie, ale tu jest kąt, można powiedzieć, idealny. Popatrzcie, na burtę i na pachołek. I wtedy z tym parkowaniem nie ma większego problemu. Przypominam, że obrys po zaparkowaniu, obrys pojazdu musi być w polu. Do obrysu nie zaliczamy luster. To wykonał korektę, przysługuje mu ta korekta. Także bardzo dobrze. I wyjazd przodem. Przypominam o kierunkowskazie.